Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w materiale, w którym porozmawiamy o tym, ile kosztuje futbol freestyle. Zapraszam serdecznie. Znany bardzo dobrze wszystkim freestylerom slogan marki SWRL głosi All you need is a ball, czyli wszystko, czego potrzebujesz, to piłka. Mam to zresztą wyryte na opasce, na nadgarstek. No i dzisiaj przekonamy się, czy przesłanie tego sloganu oddaje faktyczny stan rzeczy i czy do zabawy z piłką wystarczy faktycznie jedynie piłka, czy może jednak jakiś dodatkowy asortyment. I rozłożymy to na dwie strefy. W pierwszej strefie na początku tego filmu będę mówił, co jest potrzebne, żeby w ogóle zacząć naszą przygodę z zabawą z piłką, a w drugim dziale będę mówił o tym, co nam jest potrzebne, żeby czuć pełną satysfakcję z otaczających nas przedmiotów, które wykorzystujemy w futbol freestylu faktycznie, realnie, już na późniejszych stadiach naszego rozwoju freestyle'owego. No to co, przechodzimy do rzeczy. Okej, zaczynamy przygodę z futbol freestyle'em i przeważnie jest tak, że przechodzimy z piłki nożnej na futbol freestyle, więc zobaczmy, co nam zostaje z kariery piłkarskiej. Przeważnie każdy, kto grał w piłkę nożną, ma gdzieś jakąś piłkę, no ujmijmy to tak troszkę z tej niższej półki. No i mamy oczywiście takie rzeczy, prawdopodobnie jakieś turfy czy buty halowe, takie bardziej stylizowane na buty piłkarskie. No i mamy też korki. Od razu mamy korki i je skreślamy, bo korki nam do freestylu nie będą potrzebne i nie polecam grania w korkach, absolutnie, więc korki wkładamy do szafy, czy wyrzucamy, czy oddajemy komuś tam, koledze, bratu, psu, sąsiada. No i dalej, mamy halówki. I co z tymi halówkami robimy? To są przeważnie buty, które są stylizowane na buty piłkarskie, czyli mają troszkę grubszy materiał, często są to turfy, czyli ta podeszwa jest też grubsza, wzmocniona. To nie pasuje do końca do tych naszych warunków freestyle'owych. Potrzebujemy butów lekkich. I kiedyś, kiedy ja zaczynałem, właśnie to był mój największy problem. To była moja bolączka, taka pierwsza freestyle'owa. Nie mam, kurczę, butów halowych. I co mam zrobić? Kiedy ja zaczynałem, był to rok 2011-2012, wtedy było trudniej w tej kwestii, ponieważ freestylerzy nie mieli butów czysto przystosowanych do futbol freestylu. Te zaczęły pojawiać się dopiero do 2013-2014 roku. Więc grano wcześniej w takich butach jak Adinova, Adiquestra, Nike Elastico i te buty wtedy były ok na początek, ale teraz ja bym je Wam odradzał, ponieważ w 2013 roku przyszła moda na Adidas Gazelle, czyli buty lifestyle'owe, ale one nadal coś tam jednak nie pasowało. No i potem przyszły Puma Archive Light, które dominują nieprzerwanie od roku 2014. No i naprzemiennie kupuje się je z butami od For Freestyle, czyli butami marki stworzonej specjalnie pod freestylerów, która wydaje coraz to nowe modele, które mają być coraz lepsze i mają wypierać te Pumy, których na rynku jest już niestety coraz mniej, chociaż cena For Freestyle'ów nie zachęca, to jednak wiele osób już się na nie kusi. No to tak, od 2016 mamy buty For Freestyle, więc w tym wypadku Wy nie musicie, jak kupujecie buty, zastanawiać się, jakie halówki macie kupić, bo ja halówki w ogóle Wam odradzam. W pierwszej kolejności, jeśli szukacie butów do przygody z freestylem, skupcie się na poszukiwaniu Puma Archive Light. Dlaczego? Dlatego, że są to buty tanie. Są to buty o wiele tańsze niż buty od For Freestyle i również tańsze niż buty halowe. Więc jeśli nie macie jeszcze jakichś pozostałości po butach halowych, jeśli macie jakieś buty halowe takie w stylu, no tych takich, z tych lżejszych, z tych takich bardziej aerodynamicznych, z tych takich lekkich, takich bardziej delikatnych w budowie, niż jakieś turfy i tym podobne, to możecie też w nich zaczynać swoją przygodę. Ale jeśli macie jakiś budżet, który chcecie włożyć w Wasze początki, no to polecam Wam poszukać Puma Archive Light. Ich cena od 100 do 150 zł. Jeśli nie znajdziecie na polskiej stronie, możecie sprawdzić na eBayu. Tam jest od 150 do 200 zł. No i są oczywiście problemy z przesyłką i takie tam pierdzielenie, ale Pumy jeszcze powyżej 40 rozmiaru, 40 rozmiar to jest 25,5 cm, powinniście gdzieś wyłapać właśnie na Allegro. Dalej, jeśli nie znajdziecie, tutaj pojawia się zagwozdka. Czy mam grać w butach halowych, które mam właściwie na wyciągnięcie ręki w każdym sklepie sportowym, czy kupić buty specjalnie do freestylu stworzone od For Freestyle, których cena osiąga tam 250 do 300 zł w zależności od tego, czy wliczamy te koszty wysyłki i tym podobne, bo to jest chyba bodajże 59 euro dokładnie. Taka jest cena tych butów.
I ja powiem wam, że na waszym miejscu ryzykowałbym w tej chwili kupno butów od For Freestyle. Nawet jakbyście przestali grać w piłkę freestyle'ową i chcieli na przykład wrócić do takiej tam piłki kopanej, moglibyście spokojnie to robić w butach od For Freestyle. Są to buty, które są zarówno wtedy do freestyle'u, jak i do piłki nożnej, piłki halowej. No i to są też takie w sumie ciekawe buty lifestyle'owe, bo możecie iść, mogę iść o zakład, że na ulicach nie spotkacie zbyt wielu osób, które chodzą w butach od For Freestyle, więc możecie nawet kogoś zaciekawić tym, co macie na stopach. Więc powiedzmy sobie tak, sumując, jeśli chodzi o piłkę, jeśli macie jakąkolwiek pozostałość, to już wam wystarczy. Ale jeśli chcecie kupić piłkę, jest jedna żelazna rada. Przede wszystkim piłka meczowa, używana, będzie lepsza niż nowa piłka, tylko że z niższej półki jakościowej. W tym wypadku wszystkie repliki, top training i tym podobne nie są warte tych pieniędzy, jeśli macie do wyboru piłkę meczową używaną. Cena używanej piłki meczowej to jest od 100 do 200 zł w zależności od stanu. No i od tego, jaki to jest model. Ja bym wam polecał właśnie na początek przygody z freestylem kupić właśnie używaną piłkę meczową, nie tracić czasu na jakieś gorsze modele. Fajnie zacząć od razu od czegoś, wiecie, better quality. Yes? Okej. No i co? Macie jeszcze piłki Monta, których recenzje macie na kanale. Właściwie to już 3 recenzje Monty na kanale. Też ciekawa piłka. Cena, powiedziałbym, używana tam w okolicach 50 zł. No taka cena retailowa to tam 119, 129, 140 zł to jest maksimum za piłkę Monta Freestyler. No i co? Macie już piłkę, macie już buty. Za, powiedzmy, że to jest taki przedział cenowy za piłkę i buty do freestylu na początek w tej chwili, taki solidny początek, to jest od, kurczę, nawet od 250 zł, jeśli kupiliście buty Puma i używaną piłkę meczową w dobrej cenie, to od 250 zł, to powiedziałbym 500 zł spokojnie. No bo płacicie, załóżmy, te 300 zł już, powiedzmy, w przybliżeniu za For Freestyle i wtedy macie piłkę za 200 zł, nawet nową piłkę meczową za 200 zł. I macie naprawdę bardzo dobry asortyment na start, więc 250-500 zł, powiedziałbym, że tyle to jest na dobry początek. No i co? Poza tym wystarczą wam spodenki, koszulka i chęci. A to już w zależności od tego, ile wydajecie przeciętnie na takie rzeczy. Jak wspominałem, tyle wystarczy, żeby zacząć trenować, ale nie bądźmy naiwni, tyle nie wystarczy, żeby czuć jakąś satysfakcję lub komfort z treningu, ponieważ przydadzą się także takie, powiedziałbym, pierdółki, których jednak możecie nie posiadać, wchodząc do świata futbolu freestylu, a które jak najbardziej ułatwiają życie, bądź są niekiedy konieczne. Zacznijmy od takich rzeczy czysto technicznych. Torba. Ja korzystam z torby, nie z plecaka. Do plecaków przejdę za moment. Jest to zwykła torba Adidasa, dostałem ją w zwyczajnym sklepie sportowym. Jej cena to około 100 zł. Torba to jest konieczność, ponieważ na trening przeważnie musimy jednak kawałek jakiś przejść, jeśli nie trenujemy akurat pod naszym domem czy w naszym garażu. No i zobaczmy, co w tej torbie się kryje i co jest przydatne. Kiedy wchodzimy do świata football freestyle. Z magicznej torby wyjmuję niezbędnik, mój niezbędnik na trening, jakim jest pompka do piłki. Pompka tutaj marki Nike, nie musi być koniecznie taka, grunt, żeby pompowała. Dobrze, żeby była taka, powiedziałbym, kieszonkowa. Ta jest z tych mniejszych. Kosztowała około 40 zł i dla mnie to jest konieczność, kiedy idę na trening, bo często przez ciśnienie na dworze danego dnia powietrze w piłce wam skacze, możecie przyjść na trening i z bardzo dobrze napompowanej piłki możecie mieć istnego flaka i wtedy, jeśli nie macie pompki, uwierzcie mi, na żadnej siłowni czy w żadnym miejscu publicznym, gdzie będziecie trenować, nikt wam pompki nie podrzuci, więc to jest niezbędnik, a jak gra się w piłkę nożną, to wiem, że często się pompki nie posiada i to jest akurat zaskakujące, więc konieczność to jest według mnie pompka. Dalej. Z takich rzeczy, które mogą się przydać, ale nie muszą. Głośnik. Wielu freestylerów używa, stosuje muzykę
na treningu, no bo to jest takie nierozerwalne. Freestyle, futbol z muzyką, to jest sport freestyle'owy. Muzyka jest jakże istotna, tak, kiedy trenujemy. Więc wiele osób woli grać bez muzyki, ale znam też bardzo wielu zwolenników grania z muzyką włączoną w trakcie treningu. W tym wypadku przyda się głośnik. To jest drugi, inny głośnik, który posiadam. Mam jeszcze jeden, też marki JBL. Ja mam markę JBL, szczerze polecam, sam stosuję, sam korzystam z ich produktów i są ok. Mam taką małą kosteczkę JBL Go i taka kosteczka kosztuje od 80 do 100, powiedziałbym 20 zł, chociaż 120 zł to już jest za nią bardzo dużo, ale na dobry początek na pewno wystarczy, jeśli chcecie mieć muzykę na treningu. Ten tutaj to jest JBL Charge 3, aktualnej ceny nie znam, prawdopodobnie macie ją teraz na ekranie, jest to taka przypuszczalna średnia cena tego produktu i to już naprawdę daje po garach. I na takie większe treningi czy meetingi jak najbardziej się nada. No i taki ekwiwalent, można byłoby powiedzieć, że ja to upchnąłem. Muzyka, słuchawki. W tym wypadku to są słuchawki też marki JBL. Są to słuchawki, jak widać, bezprzewodowe, ponieważ często, kiedy nosiłem telefon w kieszeni, Boże, jak on się nazywa, no ta wtyczka po prostu ulegała jakiemuś dziwnemu zniszczeniu i nie kontaktowała już, więc postanowiłem, że zmienię na słuchawki bezprzewodowe i to był bardzo dobry zakup, już mi długo wytrzymują, to są słuchawki Bluetooth, tutaj tak się ładnie spinają na magnes, można je sobie zawiesić na szyi, czas ładowania dosyć krótki, wytrzymują około kilku godzin słuchania. Jeśli ktoś woli grać w słuchawkach lub po prostu nie może puszczać muzyki na głos, no to właśnie polecam tego typu słuchawki bezprzewodowe. Wiele osób też używa w tej chwili tak zwanych AirPods. AirPods od Apple'a, bardzo popularne urządzonko, takie po prostu jakbyście wyciągnęli te elementy, z którymi od szczoteczki do zębów i sobie włożyli w uszy, to macie takie AirPods, tylko że muzyka Wam raczej nie poleci. No ale takie słuchawki jak najbardziej polecam. Ich cena to około 200 zł, ale możecie mieć pewność, że wytrzymają Wam naprawdę na długo i są dosyć komfortowe. Jeśli o drodze na trening mowa, macie już tutaj, przedstawiłem Wam moją torbę, bo ja korzystam z torby, ale torby mają swoich przeciwników i zwolenników, natomiast w opozycji stoi plecak. I jakiś plecak każdy z Was na pewno ma, bo nawet do szkoły się chodzi z plecakiem, więc jakiś plecak posiadacie. Inna sprawa, że te plecaki często są niewystarczającej pojemności na trening, bo musimy tam upchać piłkę, musimy tam upchnąć buty, musimy tam upchnąć czasami głośnik, jakieś ubranie na zmianę. To jest bardzo dużo rzeczy, więc freestylerzy wymyślili coś takiego jak Forball, czyli plecaki specjalnie stworzone z taką kieszonką na rzepę, do której wkłada się tam piłkę i to się zapina i się chodzi z tym i już mamy załatwioną sprawę piłki, a reszta akurat wystarcza na to, żeby spakować tam takie podstawowe elementy jak buty, ubranie czy banan czy coś w tym stylu. I to jest taki plecak, powiedziałbym, podróżniczo freestyle'owy, żeby udać się na szybki trening, chociaż ja korzystałem z Forbala, ale zmieniłem na torbę, dlatego że nadal pojemność nie była dla mnie wystarczająca. Macie lub mieliście na ekranie Forbal, który udało mi się znaleźć, aktualnie dostępny w sieci. Ja stosowałem od Alternative Soccer Forbal, ale w tej chwili nie ma u nich na stronie tego Forbala, więc sprawdziłem na stronie For Freestyle. Muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo ładnie wykonany, bardzo estetyczny, to jest bardzo ładny plecak. Tobias akurat ma dobre wyczucie stylu, jeśli chodzi o swoje produkty, więc taki Forbal od For Freestyle jest cały czas dostępny, cena jest w miarę ok. Plecaki to przeważnie nie jest tania rzecz, dlatego taka cena jak najbardziej jest ok. Natomiast jeśli macie swój plecak i chcielibyście rozwiązać problem miejsca i piłki, możecie zakupić tak zwany... Jak to się tam nazywało? Czekajcie. A! Ball holder, po prostu. To jest ball holder.
Macie markę, która specjalizuje się w produkcji ball holderów. W tym wypadku jest to oczywiście K-Craft, czyli marka japońska, która specjalizuje się właśnie w takich holderach na piłkę. Taki holder przyczepiacie do swojego plecaka i w tym momencie możecie już cieszyć się z tego, że wyeliminowaliście problem umieszczania gdzieś piłki, ponieważ ona sobie ładnie dynda. I co więcej, nie dość, że one są bardzo estetyczne, bardzo dobrze wykonane, to jeszcze prezentujecie swoją piłkę i od razu jakoś tak naznaczacie, że o, patrzcie, jestem freestylerem, ja coś z tą piłką robię więcej i możecie mieć pewność, że piłkarze takich bajerów nie mają, więc to jest też takie dobre dla szpanu. Cena takiego K-Crafta to jest około 200 zł i to jest akurat dużo. Na Super Bowlu i tak ta cena chyba wynosiła dokładnie 200 zł, no ale to jest rękodzieło. I takie rękodzieło, jak można się domyślać, wykonuje nie tylko jedna osoba, czyli jedna firma się w tym specjalizuje. Macie na przykład za około 100 zł na Alternative Soccer ball holder wyprodukowany tutaj u nas w Polsce. Pozdrawiam tutaj Damiana Gawrycha, który tym Alternative Soccer zarządza. No i taki ball holder możecie otrzymać z naszej polskiej strony i nie bawić się w jakieś japońskie cuda. Także na bazarze Freestyle Football często wielu graczy postanawia w ramach hobby takie sobie rękodzieło stworzyć, zajmują się tym tak raczej hobbystycznie i również z bardzo dobrych materiałów niekiedy wykonane holdery możecie znaleźć na tej stronie i polecam Wam po prostu przeszperać. To jest fajny gadżet, coś dobrego, coś przydatnego. Cena, no powiedziałbym od 100 do 200, 250 zł w zależności gdzie i co kupicie. Ale wiecie, no tyle z takich rzeczy. Następna sprawa, jakieś gadżety typu opaska na włosy. Chociaż takie rzeczy to są bardziej pierdółki. Kupicie je w każdym sklepie sportowym. Każdy freestyler chciałby mieć jakąś taką opaskę na rękę, żeby jakoś tak w tej wspólnocie freestyle'owej, w tej społeczności się odnajdywać powoli poprzez zasypywanie się pewnymi rzeczami, no bo to jest też taki sposób ogarniania przestrzeni wokół siebie, jak przychodzicie do klasy, czy na uczelnię, czy pojawiacie się w nowym miejscu. Stawiacie różne rzeczy wokół siebie, które są dla Was bliskie, które są z Wami silnie związane emocjonalnie, po to, żeby jakoś okiełznać tę przestrzeń i w ten sam sposób postępujecie, kiedy wchodzicie do nowego środowiska. Chcecie jakichś przedmiotów, które albo Wy wprowadzacie, albo które Was wprowadzą do danego miejsca. I to jest bardzo fajne. Dlatego takie pierdołki jak opaski kupicie na każdych zawodach, czy na stronie Bazar Freestyle Football. 10 osób się do Was zgłosi i powiemy Wam, że mają opaski na sprzedaż. Taka cena 5-10 zł za taką opaskę i tyle. Okej, mamy już co wziąć na trening, czyli mamy naszą piłkę, mamy nasze buty, mamy jakieś ubranie. Akurat w kwestii ubrań już nie będę Wam doradzał, bo tutaj wystarczy po prostu, żeby nie chodzić nago, tak? I żeby było Wam wygodnie. To już sami musicie ocenić, sklepów macie tak dużo, że tu nawet trudno zliczyć. No ale dalej, mamy już też do czego włożyć nasze rzeczy. Mamy jakiegoś forbala, mamy ball holder, mamy torbę, mamy też czego słuchać na treningu, bo mamy pewnie telefon tak ze zwykłego życia codziennego. No i mamy też głośnik lub jakieś słuchawki, bądź jeśli nie lubimy muzyki, to mamy to gdzieś. No i tak, idziemy sobie na ten trening. Tylko gdzie my idziemy? Dokąd? Dokąd my się udajemy? No i w tym wypadku przeważnie jeśli jest lato, nie ma problemu, bo możemy grać dosłownie wszędzie, gdzie znajdziemy jakąkolwiek płaską nawierzchnię. No i tyle. Boiska przed domem, ale kiedy mamy zimę, no tutaj ten problem się zaognia. Potrzebujemy miejsca, w którym możemy iść i potrenować. I tutaj pojawia się aspekt siłowni. Jeśli ktoś ma jakiś garaż lub miejsce w domu, to jest ok, ja zazdroszczę. Bardzo fajnie, zorganizujcie sobie przestrzeń wokół siebie i możecie z niej w pełni korzystać. Super problem z głowy. Ale jeśli nie, no to polecam Wam zainwestować w karnet na siłownię, bądź zorientować się, jakie są ceny jednorazowych wejściówek na siłownię w Waszej okolicy. U mnie w mieście, w Międzyrzeczu, takie wejście jednorazowe kosztuje 15 zł. Kiedy zjeżdżam do miasta w okresie zimowym, no to przeważnie udaję się na siłownię i wtedy za takie 15 zł mogę zrobić porządny 3 godziny, 4 godziny, ile chcę godzin grać trening.
No i mam przeważnie salę, musicie się upewnić tylko, czy sala jest dostępna, w jakich godzinach, czy tam nie ma żadnych zajęć. W małych miejscowościach, takich poniżej 50 tysięcy, nie będzie absolutnie żadnego problemu. U mnie w mieście są dwie siłownie, a miasto ma ze 20 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że w mniejszej miejscowości również nie będzie problemu ze znalezieniem jakiejkolwiek siłowni. No i też im mniejsze miasto, tym niższe ceny, przeważnie za wejście jednorazowe, dlatego ja karnetu nie kupowałem u mnie na siłownię, bo to zwyczajnie mija się z celem, ale tutaj we Wrocławiu na studiach karnet już był koniecznością i w Fitness Academy przez pół roku mogłem sobie chodzić i spokojnie trenować i również nagrywać dla Was poradniki z takiego jednego miejsca, które sobie upodobałem na siłowni, która jest najbliżej mnie. No i jaka była cena takiego karnetu? 260 zł za pół roku. To jest naprawdę świetna cena. Wiem, że w zależności od siłowni te ceny będą różne, ale Waszym zadaniem jest po prostu zorientować się, jaka jest cena u Was w mieście. Z tego co wiem, Fitness Academy to jest sieciówka, więc może również u Was taka sieciówka tego typu jest. Miałem również karnet kiedyś w Yatomi Fitness, ale tam zżynali potwornie dużo, ale całe szczęście zbankrutowały gnoje. No i Yatomi Fitness zbankrutowało, ale brało, pamiętam 119, 120 zł za miesiąc. To są ogromne pieniądze, więc wychodzi mi prawie 3 razy więcej za ten sam okres. To jest obłęd, dlatego po prostu starajcie się nie dać wydoić. No i im większe miasto, tym ceny jednorazowych wejściówek będą wyższe. Więc w tym wypadku zastanówcie się nad karnetem, ponieważ w ten sposób właśnie sobie robią stałych klientów, żeby zgarnąć karnet. Bo jeśli jednorazowe wejście jest tanie, to ludziom się nie opłaca kupować karnetu, bo jeśli na przykład przychodzą raz na tydzień, albo rozchorują się, albo coś, to ten czas leci i ten czas karnetu ewentualnie płynie gdzieś tam na bok. A tak to po prostu płacą, kiedy przychodzą i tyle. Ale w dużych miastach się to nie opłaca, więc zobaczcie, jakie są ceny karnetów. Czasami można trafić na naprawdę dobre okazje. Ja ten swój karnet uważam za naprawdę dobrą okazję, bo to 260 zł za pół roku all inclusive, czyli wszystkie siłownie, bardzo wiele siłowni w kraju, bo to była też Be Active karta, czyli dla studentów. No, spoko. No i możemy również zadbać o dodatki. Często wspominam w swoich filmach o tym, że we freestyle'u ważnym jest to, żeby się wyróżnić. Czy to ubiorem, czy to trikami, czy to podejściem scenicznym. Jakie są dodatki? No z takich dla freestyle'a, no bo jednak to jest wysiłek sportowy, więc musicie być, wiecie, to nie może Was jakoś zatrzymywać przy ziemi, nie może obciążać, nie może też być niekomfortowe. Ale zauważyłem, że wielu freestyle'ów grywa w zegarkach, nie w takich zegarkach eleganckich, takich do garnituru, czy raczej takich na wyjście codzienne, ale w takich bardziej zegarkach sportowych. Tutaj popularna marka japońska G-Shock, czyli takich zegarków znanych z wytrzymałości, w tym wypadku naprawdę bardzo fajnie się prezentują. No jeśli chodzi o taki klasyk freestyle'owy, no to lowerowa czapeczka w pierdolka. Nie no, nie w pierdolka, tylko typowa lowerowa czapeczka apatfowa, taka typu memo, typu memo, rozumiem przez to oczywiście taka dla totalnych hardkorów, taka, żeby założyć sobie do tyłu. No na przykład możecie kupić sobie czapkę Freestyle Bros, bo są takie do kupienia, na przykład tam poradnik do Vistola sobie włączcie, będzie na końcu tego filmu, to tam widzicie, jak wygląda właśnie taka czapka. No to myślę, że na takie ciepłe, gorące, letnie dni, na dobre, lauerowe, hardkorowe sesje, jak najbardziej taka czapunia mogłaby urozmaicić trochę Wasz look. A poza tym myślę, że już z takich dodatków to nie ma co wymyślać. Można sobie długie skarpety wziąć i podciągnąć do kolan, ale wtedy trochę zamieniamy się w piłkarza, bo to jak getry zaczyna wyglądać. I jest to zwyczajnie czasami nieapetyczne, chociaż przyznam, że taka moda na dłuższe skarpety ma też swoje plusy, no bo przynajmniej jest to ciekawe, tak. No i mamy już właściwie wszystko z głowy i możemy trenować. Łatwo zliczyć, ile wychodzi nam pieniędzy, żeby to wszystko sobie zorganizować ładnie do kupy i żeby rozpocząć treningi po prostu z taką wolną głową, żeby, wiecie, z takim poczuciem powiewu na twarzy, świeżego powietrza, żebyście nie musieli się niczym przejmować, zaprzątać sobie głowy jakimiś problemami z miejscem, czy z brakiem jakichś przedmiotów. To, co wymieniłem, to jest taka absolutna podstawa, a potem już możecie to rozszerzać, na przykład piłki specjalistyczne, czyli takie piłki kolekcjonerskie. Tutaj ceny od 300, powiedziałbym, do spokojnie 1500, nawet 4000 zł. No to już w zależności od tego, jak bardzo chcecie się bawić w takie rzeczy, jaka jest zasobność
waszego, jaka jest wielkość, gabaryty waszego portfela, tak? Ale ogólnie to już by było wszystko. W innym materiale poruszę kwestie turniejów i ile pieniędzy należy przygotować na wyjazd na zawody i jakie zawody, czyli tutaj poruszę kwestie turniejów polskich, tych najpopularniejszych, tych, które są w miarę cykliczne, no i turnieju międzynarodowego, najważniejszego, czyli otwartych mistrzostw świata Super Bowl, chociaż ten materiał może zostawię po prostu na materiał vlogowy z Pragi, bo planuję pojechać w tym roku na Mistrzostwa Świata, więc wtedy po prostu być może od razu zrobię taki materiał w stylu ile wydałem na Mistrzostwa Świata Super Bowl 2019 w Pradze. I myślę, że taki materiał mógłby być ciekawy. Za taki, tak po prostu zobaczycie jakie są ceny, czego należy się spodziewać i tyle. Dobra! No i właściwie wszystko w tym materiale. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, zostawcie cokolwiek tam chcecie w sumie. Dzięki. Buźki, 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 hu, hu, hu.